Siema, drugi vlog z Salwadoru. Jestem ja, jest i Bartek. W samej stolicy tego kraju jesteśmy już od kilku dni. Przez ostatnie 3 dni Bartek nagrywał materiał na swój kanał. Będzie smutne pianino, będzie slow motion i będą voiceovery. Dokładnie. I wiem, że bardzo wiele osób pisze o tym, że nie możecie się doczekać naszej wspólnej serii. Z tym, że niestety, moi drodzy, właśnie się rozstajemy. Będziemy mieli dla was niespodziankę prawdopodobnie. Kiedy? No myślę, że jakoś przełom miesięcy lub początek grudnia. Temat jest taki, że Bartek dzisiaj jedzie do Nikaragui. Ja zostaję jeszcze tydzień w Salwadorze, ponieważ za tydzień mamy, znaczy ja mam spotkanie w ambasadzie w naszej sprawie. Jeżeli wszystko się uda, to myślę, że będzie zajebiście. Myślę, że tak. I jeszcze jakby tego było mało, to słuchajcie, mam samochód, ale to wam wyjaśnię później, o co chodzi. Dobra, mordo, zajebiście, czekaj. Piąteczkę myślałem. Zajebiście się było spotkać i widzimy się za jakiś tydzień mniej więcej. Nara. Słuchajcie, no w tym wieku to już chyba po prostu skleroza, bo co innego. A swojego plecaka to nie chcesz? Tak nie wiem, czy ci się to przyda, wiedziałem, czy nie. Wiedziałem, że nagrywam. Zawsze muszę coś zapomnieć. Nara, mordo. Okej, zanim ruszymy, chcę wam powiedzieć, o co chodzi z tym samochodem. Jak zobaczycie sobie na vlogach Bartka, Salwador nie należy do najbezpieczniejszych krajów na świecie. Powiedziałbym wręcz, że jest zupełnie na odwrót. I w związku z tym, że nawiązaliśmy tutaj kilka znajomości, no i gdzieś tam w rozmowie przy piwie wyszło, że ja zamierzam podróżować tutaj przez jakieś 1,5-2 tygodnie i myślę o podróży komunikacyjnej miejską. No i nasi nowi znajomi powiedzieli nam, że nie, odradzają mi to. Ja mówię, nie, no dobra, słuchajcie, dam sobie radę. No i tak bardzo przekonywali, że powiedzieli nam, słuchaj, my ci damy samochód. Przystałem na ich propozycję, dogadaliśmy się na naprawdę bardzo fajną cenę, więc przez najbliższy tydzień ten Hyundai będzie naszym cashowozem. Jak widzicie, nie widzicie pewnie teraz, bo tak bardzo nie widać, ale w porównaniu do tej szyby, że tutaj są ciemne szyby. I słuchajcie, no jeżeli lokalni mówią, że tak będzie bezpieczniej, to tak zrobię. W Meksyku decydowałbym się na komunikację miejską, a nie samochody, bo wiem, że turyści w wynajmowanych samochodach, w szczególności w turystycznych regionach, są bardzo często oszukiwani przez policję, okradani i tak dalej. Tutaj podobno jest inaczej. Więc jestem też trochę zestresowany, bo widziałem, jak tutaj Vanessa jeździ, jak jeżdżą Salwadorczycy. To jest naprawdę jakiś hardcore, ale mam nadzieję, że damy radę. Przed nami jakieś 2 godziny jazdy do miejscowości Santa Ana, czyli do tej miejscowości, do której oryginalnie miałem jechać, ale wyszło tak, że umówiłem się tutaj jeszcze z Bartkiem, bo nam się zgrały terminy. Ruszamy. Myślę, że stąd dobrze widać, jak czarne są te szyby. Tam oczywiście pan ochroniarz z shotgunem. No de facto czuję się trochę bezpieczniej przez to, ale tutaj naprawdę praktycznie nic nie widać w środku. Jakieś 1,5 godziny później jesteśmy w drugim największym mieście Salwadoru, czyli Santa Ana. Jeśli chodzi o moje wrażenia z jazdy, to nie jest aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Faktycznie troszeczkę zachowują się, jakby nie ogarniali podstaw przepisów ruchu drogowego, ale jest to coś, czego się spodziewałem po tym miejscu. Lubią się zatrzymywać w przypadkowych miejscach, nie wrzucać kierunkowskazów. Za jakieś 6-7 minut dojedziemy do hostelu, który sobie wstępnie upatrzyłem i zobaczymy, czy w tym mieście jest coś ciekawego do zobaczenia, bo tak na pierwszy rzut oka to są tylko korki i sklepy, ale to może być bardzo mylne wrażenie, moi drodzy. Jestem ciekaw, jak to będzie, bo jak na razie to stałem teraz 20 minut w korku w tym mieście i wszystko, co widziałem, to były po prostu sklepy i bazary. A tutaj jest jeden hostel, gracias. Więc podejrzewam, że to miasto jest jakoś atrakcyjne turystycznie, ale naprawdę nie mam pojęcia, czego się po nim mogę spodziewać. Chyba znalazłem. Idziemy zaraz na miasto, a najpierw pokażę wam, jak wygląda mój hostel. To jest moje łóżko, wszystkie inne łóżka są wolne. Tutaj macie szafki i naprawdę mocne propsy za to, że jest gniazdko i ładowarka USB w szafkach, bo to się zawsze przydaje. Tak wygląda główne patio
hostelu i teraz właśnie zobaczyłem kątem oka, że jest nawet basen. Z tym, że niestety cały hostel jest pusty, jestem jedynym klientem, ale z tego co widziałem, to jeszcze niedawno byli inni. Zobaczcie, kogo my tutaj mamy. Simon, Dimitri i Michał. I skojarzyłem, że poznałem Michała dzień przed wyjazdem z Meksyku, który zmierzał właśnie w te rejony. Przed chwilą zadzwoniłem i tak okazało się, że był tutaj, ale się zwinął dzisiaj rano, więc pozdro mordo. Samochód zostawiam pod hostelem, a my idziemy na miasto. Jedyne informacje, jakie dostałem odnośnie Santa Anna, to to, żebym tutaj nie przyjeżdżał. I dostałem te informacje od widzów, którzy mi pisali, że jak byli w tym mieście, to obsługa hotelu powiedziała, żeby sami nie szli po samochód i oni sami go odbiorą, bo tu jest bezpiecznie. Nie wiem, zobaczymy. A no i teraz Michał jeszcze powiedział, że był tutaj dwa dni i że generalnie same bazary i nudno. No jak na razie to faktycznie jeden wielki bazar. Pójdziemy po prostu do parku centralnego. Jak coś ma się dziać w tym mieście, to właśnie tam. Jesteśmy w parku Central. Tutaj jest jakiś budynek rządowy. Tam jest teatr tego miasta. Tutaj macie upamiętnienie Bicentenario. Czyli w tym przypadku będzie to upamiętnienie 200-lecia niepodległości Ameryki Centralnej. Tutaj klasyczny znaczek Santa Ana. A tam mamy katedrę, do której właśnie idziemy. Tak wygląda katedra Santa Ana. Niestety jest już zamknięta. Wydaje mi się, że połączenie wczesnych zachodów słońca, niebezpiecznego i stosunkowo nudnego miejsca jest bardzo kiepskie, ponieważ powoduje, że bardzo wcześnie nie ma już człowiek za bardzo co robić, bo co tutaj jest, jak się robi ciemno? Jedyne co, to można zeskoczyć do knajpy i coś zjeść. Zrobiło się trochę ciemniej, jedyne co się zmieniło to to, że podświetlili ten budynek. I zwróćcie uwagę na tego busa, to jest coś co zauważyłem właśnie w mieście San Salvador, że tutaj busy mają podniesioną górę i opuszczony dół. Czegoś takiego w Gwatemali nie było, ale śmiesznie to wygląda. Tak generalnie to w tym parku są sami starsi ludzie i rodziny z dziećmi. Idę każdą ulicą, to na każdej ulicy jest bazar. Polonia! Polonia, Warsaw! Si. Okay. Polonia is a beautiful country. Thank you very much, I am from Warsaw. Oh, Warsaw, yes. Yeah, the capital city of Poland. Exactly, what about you, where are you from? I was born in this country, but my mother is from the United States. So I have double citizenship. I'm a United States citizen and a Salvadorian citizen. Oh, so what do you do here? Chilling? chilling like willing, that's right. Having a kind of vacation. Have you used Bitcoin already? Excuse me? Have you used Bitcoin in El Salvador already? Yeah, we've been using Bitcoin over here for years. Okay. But it wasn't official. Now it's a law. Ah, okay. But we've been using it for years. Be nice. Yeah, God of bless course. You. Always. Have a good night. All right, you too. Thank you very much, sir. No widzicie, jaki miły facet. Zapomniałem co mówiłem. A, chciałem powiedzieć, że idę do hostelu, a później jak zgłodnieję, to pójdziemy coś zjeść. Jak się odejdzie dosłownie kawałek od tego głównego placu, to te ulice już przestają wyglądać tak zachęcająco. Jest pusto, nie ma ludzi, wszystko jest pozamykane. Okazuje się, że można wejść na dach mojego hostelu, no ale niestety jest ciemno, poza tym jest ta niska zabudowa, więc raczej nic ciekawego nie zobaczymy. W każdym razie tak wygląda ulica pod moim hostelem. Później będziemy szli w tamtą stronę, żeby zjeść tradycyjne dla Salwadoru pupusy. Tylko nie wiem, czy będę brał aparat, bo tamten region to jest podobno dzielnica prostytucji w Santa Ana, więc lepiej chyba, żebym się
nie rzucał w oczy. Swoją drogą ciekawe, że ta ulica prostytutek jest nawet zaznaczona na mapce, którą dostajecie w hostelu z miejscami wartymi odwiedzenia. No dobra, jest 9:30, ja się zrobiłem głodny. Jak widzicie, nie ma tutaj nigdzie żywej duszy, tam gdzieś w oddali dwa samochody przejeżdżają. Jest to najwyższy czas, żeby pójść coś zjeść. Osobiście wydaje mi się, że przez te moje nawyki żywieniowe i późne kładzenie się spać, to, że jestem głodny często w nocy, narobię sobie kiedyś w życiu problemów, ale jak na razie żyję. Faktycznie to chyba burdele, patrząc po tym, jacy ludzie siedzieli tam w tych barach. Więc ja chcę tylko swoje jedzenie. Powiedzmy, ale grubo jest. Jakie myliny. Boję się podejść i wam to nagrać, bo naprawdę wyglądało to dosyć hardkorowo. Nie to, żebym droga, którą teraz jedę, nie wyglądała jakoś hardkorowo, ale naprawdę te, w cudzysłowie mówiąc, bary wyglądały... nie miałem jak, żeby tam kamerę skierować, naprawdę. Wygląda na to, że znalazłem moją pupuserię. Hola, buenas. Ceny dwa razy niższe niż w stolicy. ¿Tienes todo? Por ahorita solamente disponibles estas. Y estas son revueltas. Esta es frijol con queso y de queso. Entonces, por favor, dos revueltas y es frijol con queso, ¿verdad? Sí, por favor. Para llevar. Para aquí, si posible. Sí. Coqui, llama la chispa. Ok, muchas gracias. Estas son las dos revueltas y la de frijol. Ok, gracias. Pupusy, moi drodzy, to jest takie tradycyjne danie w Salwadorze. To są takie, można było powiedzieć, tortille z czymś. W tym przypadku mamy na przykład fasolę i ser. I to jest naprawdę spoko. Jest tanie, kosztuje chyba, nie wiem, 70-80 centów to. I można się tym najeść, jest naprawdę, naprawdę smaczne. Jak oglądaliście vlogi Bartka, to już widzieliście. To jest dosyć ciekawe, bo wygląda na to, że oni w całym kraju podają je w ten sam sposób, czyli na takim talerzu z dziurkami. Nakładają na to folię i to rzekomo po to, żeby później nie musieć zmywać tych naczyń, ale wydaje mi się, że przez te dziurki się robi bałagan wszędzie dookoła, jak się nieumiejętnie je. Czyli w moim przypadku. Tengo una pregunta, porque estoy aquí hace 2 o 3 horas y yo quiero grabo como un video sobre comida aquí en Santa Ana y todas otras cosas. Ajá. Y es como, ¿seguro aquí para caminar en esta hora o no mucho? En esta hora ya no mucho. No okay. Es muy recomendable, y caminando así no es recomendable. Ok, ajá. Vale. Mañana por la tarde yo empiezo a trabajar. Ajá. A las 5 y más o menos como 5:20, 5:30. Naprawdę mi ludzie i pani mnie jeszcze przepraszała, że miała tylko te 4 ostatnie pupusy, zjadłem wszystkie. Były naprawdę dobre i mówiła, że jak przyjdę jutro, to mogę nagrać filmiki i zrobić zdjęcia, jak robi i tak dalej. Wydaje mi się, że mnie to jutro nie będzie, a naprawdę bardzo mi ludzie tylko powiedzieli, że generalnie to tutaj o tej godzinie to się raczej powinno jeździć samochodem, odebrać żarcie i uciekać, a nie chodzić sobie ulicami. Więc moi drodzy, ja się nie zapuszczę na tą główną ulicę prostytucji, która jest 2 ulice tam, bo uważam, że to byłaby głupota, ale przejdę się po drugiej stronie tych barów, obok których przechodziłem, to może wam pokażę, jak to w środku wyglądało. No, jest tutaj, tak troszeczkę odczuwa się taką aurę nadchodzącego niebezpieczeństwa, nie będę wam mówił, że nie. A, nie widać niestety i tak nic. Ale jest klimat gruby. Ta ulica i ta muzyka w tamtym miejscu, która brzmi jakby była grana z jakiegoś takiego bardzo starego radia, w ogóle z czasów prohibicji czy coś, dodaje ogromnego klimatu temu miejscu. Co? Idę ciąć vloga i widzimy się jutro rano.